We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning. Let's try this again. Thank you for joining us today at the main session on economic. Dzień dobry, witam i dziękuję za to, że są Państwo z nami podczas głównej sesji na temat włączenia społeczno-gospodarczego. Ja jestem członkinią oraz członkinią grupy doradczej MAG, a także wiceprzewodniczącą Dynamicznej Koalicji do Spraw Zrównoważoności w mediach oraz w dziennikarstwie. Bardzo cieszę się, że mogę moderować tę sesję, ponieważ sesja ta dotyczy bardzo istotnego tematu. Aż 34% wszystkich wniosków o zorganizowanie warsztatów to były wnioski, które dotyczyły właśnie tego tematu, czyli włączenia społeczno-gospodarczego, a także praw człowieka. Jest to istotna kwestia, jeżeli chodzi o zarządzanie internetu. A zatem zastanówmy się, w jaki sposób podchodzimy do tego tematu podczas szczytu IGF. Zależy nam na tym, aby podkreślać szczególnie istotne inicjatywy, nad którymi pracami rozpoczęto podczas fazy przygotowań do szczytu. I muszę powiedzieć, że mamy tutaj wśród nas doskonałych panelistów, którzy mają bardzo bogate doświadczenie i którzy będą opowiadać nam o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o ten temat. Jest z nami Sarah Keeden, która reprezentuje Fundację Mozilla. Jest Jess Kropczyński z Uniwersytetu w Cincinnati, jest Steve Crown, jest także Scott Campbell, który reprezentuje Biuro Komisarza ONZ do Spraw Praw Człowieka. Natomiast zanim oddam głos panelistom, którzy będą się z nami łączyć w ramach sesji hybrydowej, chciałabym przede wszystkim omówić kilka tendencji, a także szans i zagrożeń związanych z tą tematyką i będę także mówiła o tych strategiach, które mogą nam pomóc poradzić sobie z tymi wyzwaniami. Bardzo proszę te osoby, które zgromadziły się tutaj na sali w Katowicach, a także osoby, które słuchają nas online, o to, aby aktywnie uczestniczyć w tej sesji. W na sali jest mikrofon, jeżeli ktoś chciałby zadać pytanie albo wygłosić komentarz, zapraszam. Ten szczyt organizowany jest dla Państwa tutaj w Katowicach, a także online. Jest ze mną koleżanka z grupy doradczej MAG, która będzie moderować dyskusję w internecie. Bardzo cieszę się, że możemy w tak inkluzywny sposób rozmawiać dzisiaj. Przede wszystkim rozpocznę od nakreślenia podstawowych założeń dyskusji, która przed nami. Wiemy, że prawa społeczne i prawa polityczne stają się niezwykle istotnym tematem, jeżeli chodzi o bieżącą sytuację, także w kontekście pandemii COVID-19. Pojawiają się nowe możliwości, ale także nowe wyzwania społeczno-gospodarcze związane z pandemią. Pojawiają się obawy między innymi o to, że państwo będzie w nadmiernym stopniu inwigilować użytkowników internetu czy ingerować w ich działalność w internecie. Podczas etapu przygotowywań rozmawialiśmy o prawach człowieka w wymiarze głównie praw politycznych i praw obywatelskich, ale nie zapominajmy o prawach społeczno-gospodarczych, które są równie ważne i które także należy chronić. Pamiętajmy, że czasami są one pomijane i dzisiaj będę chciała się im przyjrzeć bliżej. Będziemy także zastanawiać się nad tym, w jaki sposób państwo może wpływać na przykład na indywidualne zachowania w internecie poprzez, tak jak wspominałam, różne mechanizmy, które mogą być postrzegane jako mechanizmy inwigilacji obywateli w internecie. A zatem musimy zapamiętać, że konieczne jest wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zabezpieczających użytkowników internetu przed takimi zakusami. Pamiętajmy także, że konieczna jest ochrona prywatności, a także wolności i swobody wypowiedzi w przestrzeni cyfrowej. Podczas przygotowań podkreślano także fakt, że wiedza jest potęgą i jest ona niezwykle ważna, aby promować prawa człowieka. Musimy chronić możliwość wykorzystywania technologii i internetu.
musimy umożliwiać korzystanie z takich aplikacji, które upowszechniają wiedzę, ale jednocześnie musimy dbać o to, aby praktyki biznesowe, a także przepisy, które są wdrażane, będą także wspierać dostęp do wiedzy. Zanim przejdziemy do strategii zarządzania, przez kilka minut będę starała się omówić podstawowe zagadnienia i tutaj chciałabym poprosić każdego z naszych prelegentów o zabranie głosu na około 4 minuty i proszę ich, aby opowiedzieli nam o tym, jakie są podstawowe tendencje, które dostrzegają, jeżeli chodzi o włączenie społeczno-gospodarcze. Czy są jakieś nowe zjawiska, które Państwo dostrzegają, szczególnie z perspektywy swojego obszaru zainteresowań. A zatem po pierwsze zwracam się do Sary Kiden z Fundacji Mozilla. Bardzo proszę, dziękuję bardzo, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za to, że mogę uczestniczyć podczas dyskusji w ramach tej sesji. Jeżeli chodzi o tendencje, to pragnę powiedzieć, że są to kwestie, o których mówimy już od ponad 3 lat. Mówię tutaj o nierównościach w dostępie do przestrzeni cyfrowej. Te nierówności zawsze istniały, natomiast teraz ze względu na pandemię koronawirusa zostały one jeszcze bardziej uwypuklone. A zatem z jednej strony była taka grupa osób, która bardzo szybko zareagowała i natychmiast przeniosła się do internetu, jeżeli chodzi o pracę, zakupy i tak dalej. Ale była też druga grupa, która niestety została w pewnym stopniu odcięta od wszystkich tych dobrodziejstw, które niesie ze sobą internet. Jest to niezwykle przykre, ale na przykład w Ugandzie cały czas szkoły są zamknięte. Dzieci niestety nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Tak jest już od 2 lat, nie mogą uczestniczyć stacjonarnie i praktycznie też nie ma zajęć internetowych. I to jest naprawdę niezwykle przygnębiające, ponieważ ludzie muszą jakoś radzić sobie w tych warunkach, a więc to wszystko się działo. Natomiast w tym kontekście bardzo szeroko mówiło się także o innych zagrożeniach. Zagrożeniach, które istniały od wielu lat, ale w ostatnim czasie szczególnie zostały podkreślone. Są różnego rodzaju innowacyjne programy, czy ludzie, którzy mają dostęp do internetu, mogą korzystać z coraz bardziej innowacyjnych aplikacji, gier, czy jakichś wirtualnych rozwiązań dla domu, które bardzo często są bardzo drogie. A zatem są takie grupy ludzi, które mogą sobie pozwolić nawet na dobra luksusowe, warte 4, 5, 6 tysięcy dolarów. No ale oczywiście pamiętajmy, że nie są to dobra dostępne dla wszystkich, ponieważ są też ludzie, którzy nie mają dostępu do podstawowych dóbr. A zatem mamy tak wielki rozdźwięk na świecie. Mamy kraje, w których problemem jest choćby dostęp do najbardziej podstawowych usług internetowych. A zatem nie możemy mówić o jednorodnym czy sprawiedliwym rozwoju na świecie, jeżeli mamy tak wielkie rozbieżności. Ale oczywiście możemy to zmienić. Pamiętajmy, że pandemia koronawirusa trochę tę sytuację utrudniła. Natomiast musimy pamiętać o tym, jakie są statystyki. Musimy nawoływać do tego, aby te istniejące różnice cyfrowe, czy tą przepaść cyfrową, eliminować. Pamiętajmy, że jeżeli sobie z tymi problemami nie poradzimy, to niestety zagrożone będą prawa człowieka, ale zagrożony będzie także rozwój technologii, a także innych aspektów przestrzeni cyfrowej. A zatem to jest wielkie ryzyko. Ja sama jestem optymistką. Uważam, że mamy także taką okazję, aby pewne rzeczy sobie przemyśleć, aby zastanowić się nad tym, gdzie popełniliśmy błąd i abyśmy starali się w przyszłości postępować lepiej. Bardzo dziękuję, Saro, za tę uwagę. Dziękuję, że wprowadziłaś rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma światami. Z jednej strony osoby, które mogą sobie pozwolić na dobra luksusowe, a z drugiej strony osoby, które mają trudności w dostępie do najbardziej podstawowych dóbr. A zatem widzimy, że ta pandemia koronawirusa naprawdę uwypukliła te różnice i podkreśliła, jak ważne jest zapewnienie takich podstawowych dóbr wszystkim ludziom. A teraz zwracam się do przedstawiciela firmy Microsoft, do Steve'a Crowna, który jest wiceprezesem
prezesem oraz zastępcą radcy prawnego tej firmy. I muszę powiedzieć, że on reprezentuje firmę, która jest jedną z najbogatszych, najbardziej zaawansowanych platform technologicznych. I dlatego chciałabym teraz jego zapytać o te główne tendencje, które dostrzega, a także o zagrożenia, które pojawiły się szczególnie w kontekście pandemii. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej konferencji. Chciałem przybyć do Katowic osobiście, ale niestety w ostatnim tygodniu, jakieś 10 dni temu, niestety musiałem zmienić plany. Moja perspektywa to perspektywa osoby, która pracuje w jednej z głównych spółek technologicznych. I jak już tutaj usłyszeliśmy, musimy zastanowić się nad tym, jaka jest nasza obecna sytuacja i jak ta sytuacja się kształtowała w przeszłości. Oczywiście widzimy, że te tendencje, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, to są tendencje, które rozwijały się już od jakiegoś czasu. Mamy te duże spółki technologiczne, globalny internet. Podmioty działające na tej arenie starają się przestrzegać praw człowieka, starają się także współpracować z takimi organizacjami jak ONZ, a więc prowadzony jest taki dialog z tymi dużymi spółkami technologicznymi, aby skłonić je do tego, aby przestrzegały podstawowych wytycznych oraz rekomendacji dotyczących tego, w jaki sposób radzić sobie z wyzwaniami technologicznymi w ramach globalnego internetu. Natomiast uważam, że teraz koncentrujemy się bardziej na kwestiach społecznych, a zatem musimy zastanowić się nad tym, dlaczego firmy działają w ten sposób, w który działają i w jaki sposób powinny działać. Dlaczego pewne firmy istnieją w takim formacie, w jakim istnieją i czy powinno się tego rodzaju działalność gospodarczą utrzymywać w przyszłości, biorąc pod uwagę wszystkie zagrożenia, które się z tym wiążą. A więc powinniśmy zastanowić się nad tym, dlaczego przedsiębiorstwa tego rodzaju działają na rynku. I tutaj profesor Colin Meyer z Uniwersytetu w Oksfordzie postarał się odpowiedzieć na to pytanie. Mówił on o tym, że przedsiębiorstwa działają po to, aby w sposób rentowny rozwiązywać problemy, z którymi borykają się ludzie na całym świecie. A zatem oczywiście nie możemy tutaj powiedzieć, że przedsiębiorstwa nie działają po to, żeby generować zysk, bo to jest ich podstawowy cel. Natomiast nie może chodzić tylko o sam zysk. Firmy powinny też koncentrować się na tym, w jaki sposób rozwiązywać problemy, z którymi borykają się ludzie na świecie. I tak właśnie też działa firma Microsoft, a także inne spółki technologiczne. A zatem musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o włączenie czy inkluzję społeczno-gospodarczą, w tej chwili mamy pewną zmianę optyki związaną z pandemią koronawirusa. A zatem myślę, że musimy prześledzić tę dynamikę zmian, z którymi mamy do czynienia. Widzimy, że oczekiwania obywateli są w tej chwili bardziej klarowne. Są w sposób jaśniejszy wyrażane i myślę, że wszyscy uczestnicy tego szerszego ekosystemu, a więc działacze na rzecz praw człowieka, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych muszą zadbać o to, aby zadawać odpowiednie pytania, ale także aby uczestniczyć w tworzeniu rozwiązań. Zatem nie chodzi o to, żeby spółki technologiczne na przykład same proponowały takie rozwiązania, ale o to, aby przyjąć podejście wielostronne, tak aby każdy był zaangażowany w ten proces. Myślę zatem, że powinniśmy wszyscy skupić się nad tym, aby zmierzać do bardziej włączającego społecznie i gospodarczego rozwoju, w tym rozwoju technologicznego, tak aby każdy miał zapewniony dostęp do rozwoju generowanego przez podmioty działające na rynku. Ale to oczywiście musi się stać
na każdym kontynencie, w każdym kraju, w każdej społeczności, czy mówimy o przestrzeni, czy o obszarach miejskich, czy wiejskich, bez względu na to, gdzie jesteśmy, czy w krajach północy, czy w krajach tak zwanego globalnego południa, wszyscy muszą mieć istotny, rzeczywisty dostęp do zaawansowanych technologii, a to oczywiście jest wyzwanie, ponieważ pamiętajmy, że na świecie mamy kilka miliardów ludzi, mamy także osoby, które mają różnego rodzaju niepełnosprawności i musimy także sprawić, aby technologia była dostępna dla nich. Pamiętajmy, że dodatkowym wyzwaniem jest tutaj dla nas dążenie do neutralności węglowej, do ograniczenia naszego śladu węglowego. To dodatkowo komplikuje sprawy. I jeszcze dodatkowa komplikacja, którą mamy w tej chwili, to jest pandemia koronawirusa. Oczywiście tutaj spółki farmaceutyczne, spółki technologiczne starają się mierzyć z tym wyzwaniem, proponować rozwiązanie, promować współpracę na poziomie globalnym, aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, ale także należy podkreślać tutaj kwestię edukacji. Pamiętajmy, że ze względu na pandemię koronawirusa bardzo wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły, a my w firmie Microsoft staramy się współpracować z organizacjami typu non-profit, aby udostępniać usługi cyfrowe także takim dzieciom, które zostały w jakiś sposób zmarginalizowane, wykluczone, tak aby żadne dziecko nie zostało pozostawione gdzieś w tyle, pozostawione samemu sobie. Raz jeszcze pragnę podkreślić konieczność ściślejszej współpracy, współpracy wielostronnej, w którą zaangażowane będą zarówno rządy, jak i przedsiębiorstwa prywatne, a także ci, którzy reprezentują głosy tych osób, które mają pewne potrzeby, które trzeba zaspokoić. My w firmie Microsoft zawsze staramy się wychodzić od tego, że chcemy zaspokajać konkretne potrzeby ludzi. Stawiamy człowieka zawsze w centrum i wiemy, że ciąży na nas odpowiedzialność związana między innymi z tym, aby starać się zapewnić jak najszerszy dostęp do nowoczesnych technologii. A zatem widzimy w ten sposób swoją rolę. Chcemy zwiększać dostęp do technologii, ale chcemy także starać się o to, aby ludzie mieli większe poczucie sprawstwa i aby mieli dostęp do rzeczywiście wartościowych rozwiązań. Bardzo dziękuję. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękujemy. Były to naprawdę bardzo ważne komentarze, które dotykają wielu różnorodnych tematów, które stanowią przedmiot naszej rozmowy dzisiejszej. Bardzo się cieszę, że była mowa o tym, że cała aktywność, również ta, która toczy się w cyberprzestrzeni, musi stawiać w centrum człowieka, ponieważ bądźmy szczerzy, my wszyscy jesteśmy ludźmi, kiedy mówimy o internecie, kiedy mówimy o świecie wirtualnym, to jest to świat, w który zaangażowani są ludzie. Nie ma świata wirtualnego bez udziału ludzi, chociaż często robimy takie rozgraniczenie między światem rzeczywistym i światem wirtualnym. Wspomniane zostały też zmiany klimatu, to co robimy, przygotowując się na zmiany, które nadejdą, przygotowując się do transformacji cyfrowej. I mówiliśmy o tym, w jaki sposób technologia może działać w służbie człowiekowi. I chciałabym teraz zwrócić się do Jess. Steve mówił o tym, jak ważne są rentowne rozwiązania dla korporacji, ale fakty są takie, że wiele z tych rozwiązań może okazać się niedochodowymi. Jess, twoja organizacja badawcza również koncentruje się na ocenie rozwiązań technologicznych, które mają wspierać tworzenie sieci społecznych i chciałabym prosić, żebyśmy porozmawiali w tej chwili o tym, w jaki sposób podnosić świadomość, w jaki sposób docierać do kluczowych decydentów podejmujących decyzje na temat nowych polityk. Jakie obserwujesz trendy w tym zakresie? Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że warto jest zacząć od kwestii transparentności, przejrzystości. I myślę, że to jest taki punkt wyjścia do naszej rozmowy na temat pozytywnych zmian. A zatem zacznijmy od tego, że internet może przyczyniać się do większej przejrzystości wokół rozmaitych zagadnień.
bo z pewnością wtedy, kiedy mówimy o tym, że są na świecie osoby o bardzo ograniczonym dostępie do internetu, to ciągle brakuje nam jeszcze takiej transparentności podczas tej rozmowy na temat nierówności i nierównego dostępu do usług o rozmaitym charakterze, które są dostępne w cyberprzestrzeni. A zatem, kiedy mówimy o włączeniu gospodarczo-społecznym, to musimy o tym mówić w sposób bardziej transparentny, jeżeli chcemy tworzyć taką pozytywną zmianę. I oczywiście transparentność sama w sobie nie jest wystarczająca. Kiedy mówimy o podejmowaniu decyzji na poziomie organów wdrażających nowe polityki, to oczywiście ważne jest również to, żeby oni mieli taką świadomość, jak zniuansowane są te kwestie. Niektórzy z decydentów już mówią o przepaści cyfrowej, zaczynają omawiać różne kwestie również w kontekście pandemii COVID-19 i starają się angażować w kwestie transformacji cyfrowej. Starają się również sprawiać, aby większe budżety były dostępne dla inwestycji w nową infrastrukturę, a więc niektórzy z decydentów mają już taką większą świadomość, ale czasami to jest również takie podejście, które ma swoje ograniczenia. A więc na przykład czasami chodzi o to tylko, aby doprowadzić internet do tych obszarów, w których wcześniej internetu nie było, ale często zapomina się o tym, że tylko i wyłącznie zapewnienie infrastruktury nie jest wystarczające, żeby te obszary, które przez dłuższy czas pozostawały w tyle, mogły nadgonić ten postęp, który się dokonał w gigamiastach. A zatem myślę, że musimy najpierw szerzyć naprawdę odpowiednią świadomość w tych gremiach podejmujących decyzje, jeżeli chcemy liczyć na to, żeby te zmiany, które będą wdrożone, były naprawdę zmianami pozytywnymi. Więc na pewno widzę sporo wyzwań w zakresie tego, jak podnosić poziom świadomości. Niektóre z tych wyzwań zostały tutaj już wspomniane. Musimy się zastanowić nad tym, jak sobie z nimi poradzić. I na pewno musimy również zastanowić się, jak w sposób bardzo różnorodny zaadresować te wyzwania, które już wcześniej zostały zidentyfikowane i te, które pojawiają się teraz na horyzoncie. Bardzo dziękuję. Ta kwestia transparentności, przejrzystości rzeczywiście jest takim nowym trendem, a więc chodzi nam o to, żeby po prostu uznać, jak ważne jest to, żeby platformy cyfrowe przejmowały odpowiedzialność, były rozliczane ze swojej działalności i żeby działały w służbie społeczeństwa. I teraz chciałabym się zwrócić do Scotta Campbella, który jest starszym specjalistą do spraw praw człowieka i technologii w ONZ. Porozmawiajmy teraz na temat praw człowieka. Mówimy o prawdziwej rewolucji cyfrowej, mówimy o tym, że wpływ spółek technologicznych jest coraz to większy na nasze życie, ale wiemy też o tym, że w internecie dzieje się wiele złego, że często dochodzi do pogwałcenia praw człowieka w odniesieniu do kobiet, jak również dzieci i tak dalej. I niektóre z naszych badań rzeczywiście prowadzą nas do takich wniosków, że musimy się pochylić nad negatywnym wpływem niektórych technologii, zarówno w kategoriach politycznego dyskursu, jak również roli poszczególnych instytucji. I chciałam zapytać o to, co się dzieje w tym zakresie w ostatnich latach. Bardzo dziękuję za to pytanie i serdecznie dziękuję również pozostałym panelistom. Bardzo dziękuję za te wprowadzające uwagi, bo wydaje mi się, że niewiele już pozostało mnie do powiedzenia. Już tutaj zostały zgłoszone bardzo ważne uwagi, więc może podkreślę tylko kilka kwestii, które również wynikają z tej sesji przygotowawczej. Faktycznie, transparentność działań jest kluczowa i już nie będę się
rozwodził nad tym w sposób bardziej szczegółowy. Natomiast może postaram się odnieść do tego, dlaczego coraz to częściej zaczynamy mieć obawy związane z nowymi technologiami i tym, co się dzieje w internecie. Myślę, że te formy pogwałcenia praw człowieka, które obserwujemy, nie są nowe. Natomiast pandemia COVID-19 i technologia cyfrowa sprawiła, że te przejawy pogwałcenia praw człowieka stały się dla nas bardziej zauważalne. Widzimy coraz to większe grupy społeczne, które już wcześniej były zmarginalizowane, a w tej chwili coraz bardziej są spychane na margines. Widzimy, że te grupy społeczne, które historycznie były przedmiotem prześladowań, tym bardziej stają się przedmiotem nadużyć w internecie. I myślę, że widzimy, że właśnie te populacje zmarginalizowane w trakcie takich kryzysów, jakim jest na przykład pandemia COVID-19, mają najmniejsze zasoby i najmniejszą odporność, żeby sobie z takim kryzysem poradzić. Myślę, że pandemia COVID-19 sprawiła po prostu, że istniejące już wcześniej nierówności stały się bardziej uwypuklone. Po prostu w tej chwili wyraźnie widzimy, co się dzieje z osobami, które nie są w stanie podjąć zatrudnienia w przestrzeni internetowej. A zatem pandemia COVID-19 po prostu te nasze obawy już wcześniej istniejące mocno uwypukliła. I wreszcie, jeśli chodzi o poszanowanie praw człowieka i zagrożenia z tym związane, to jest dla nas niezwykle istotna kwestia, ponieważ prawa człowieka są absolutnie fundamentalne dla systemów demokratycznych. I w ostatnich kilku latach widzimy, że niestety publiczna strefa cyfrowa staje się coraz to mniej otwarta, mniej bezpieczna, mniej inkluzywna. A więc myślę, że niestety ten obraz niespecjalnie optymistyczny sprawia, że musimy coraz to częściej nad tymi kwestiami się pochylać. Wydaje mi się, że na tym się zatrzymam i z chęcią będę uczestniczyć w dalszej dyskusji. Bardzo dziękujemy, Scott. Chciałabym zapytać, czy ktoś z tutaj obecnych na sali konferencyjnej chciałby zadać pytania naszym prelegentom. Jest taka możliwość, mamy mikrofon, z mikrofonem możemy podejść do Państwa. I podobnie, jeżeli Państwo nas oglądają na Zoomie, można również zgłaszać swoje pytania w oknie czatu. Scott, jeszcze pytanie do Ciebie. Czy mógłbyś jeszcze w sposób bardziej szczegółowy opowiedzieć o tym, co Twoja agenda w ramach ONZ robi w zakresie praw człowieka właśnie w kontekście nowych technologii? Bo wiele mówimy o swobodzie wypowiedzi, o ochronie prywatności danych, a więc może tak nieco bardziej szczegółowo, gdybyś mógł opowiedzieć o tym, czym się zajmujecie. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście to jest taka dziedzina, którą się na co dzień zajmujemy. I widzimy tutaj tak naprawdę nowe możliwości promowania autorytarnych reżimów w internecie i chcielibyśmy się tym zająć, ponieważ niestety widzimy, że w internecie pojawiają się rzeczywiście przejawy bardzo niebezpiecznych działań i musimy uznać to, że również kwestie zdrowotne związane z pandemią COVID-19 pokazały to, jak w niektórych miejscach prawa człowieka są po prostu ograniczone. Natomiast taki bardzo niepokojący trend, który widzimy, to, że wiele ze na przykład zdrowotnych obaw w internecie zostaje wypaczonych, przekształconych w demagogiczne ruchy. Na pewno pojawiają się w tej chwili też większe ograniczenia praw politycznych, właśnie swobody wypowiedzi, jak również różnych nadużyć związanych z przetwarzaniem danych w
dzięki wykorzystaniu nowych technologii można mieć dostęp do danych i je przetwarzać w sposób szkodliwy. I chcę jeszcze powiedzieć, że istnieje realne ryzyko, że wiele z tych naszych reakcji, takich reakcji w trybie urgens na pandemię COVID-19 będzie miało szkodliwy wpływ na poszanowanie praw człowieka. Wydaje się, że to może wywierać bardziej trwałe konsekwencje w zakresie właśnie swobody wypowiedzi, swobody szerzenia informacji, praw obywatelskich i politycznych. I chciałbym na to też zwrócić uwagę. Sara i Steve z kolei mówili o dostępie do edukacji. I oczywiście w ramach ONZ staramy się promować globalną łączność we współpracy z prywatnym sektorem. Staramy się przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. I jeżeli wyłącza się internet, to oczywiście jest to taka sytuacja, w której nie możemy korzystać z systemu edukacji ani z innych praw. Bardzo dziękuję za podkreślenie tych kwestii. Widzę, że jedna osoba zgłasza się tutaj na sali. Może postarajmy się jeszcze zacząć od nadania takiego szerszego kontekstu. Dzisiaj na przykład pojawił się doroczny raport dotyczący dziennikarzy, którzy są więzieni z powodu swojej pracy. Jest to 293, są to 293 osoby. Pamiętajmy o tym, że prawo do swobody wypowiedzi jest podstawowym prawem demokratycznym, również gwarantującym trwały pokój. I tutaj w różnych obszarach na świecie widzimy w tej chwili przejawy ekstremizmu. Widzimy to, jak duże korporacje w zasadzie zarządzają naszą strefą publiczną, wpływają na decyzje, które podejmujemy. O tym mówił również Steve. I to może mieć szkodliwy wpływ na sferę publiczną i z pewnością ostatni rok pokazał nam to bardzo dobitnie. Mam tutaj na myśli takie wewnętrzne badania dotyczące tego, co się dzieje na przykład na Facebooku. Wiemy, że jeżeli mamy dostęp do tych danych, to tutaj znowu to się sprowadza tak naprawdę do kwestii transparentności, że musimy wiedzieć, czego jeszcze nie wiemy. Ale zanim może się na tym skupimy w sposób bardziej szczegółowy, to chciałabym teraz przekazać głos naszym słuchaczom. Dzień dobry. Ja pochodzę z Gambii. Dziękuję za możliwość zadania pytania. Chciałbym zapytać o poglądy naszych panelistów na temat mapy drogowej na rzecz wspólnoty współpracy cyfrowej zaproponowanej przez sekretarza generalnego. Ten dokument zawiera bardzo istotne elementy, ale szczególnie odwołuje się do kwestii włączenia cyfrowego, szczególnie w odniesieniu do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. A zatem moje pytanie dotyczy tego, w jaki sposób w ramach społeczności międzynarodowej możemy zapewnić takie właśnie włączenie cyfrowe wszystkim, szczególnie tym osobom, które są w szczególnie trudnej sytuacji, jakimś społecznościom marginalizowanym i innym. Bardzo dziękuję. Poprosimy o jeszcze jedno pytanie, które pojawiło się na czacie. Bardzo proszę. Mamy osobę na platformie Zoom, która chciałaby zadać pytanie. Amir? Dziękuję bardzo. Witam wszystkich. Witam panelistów oraz uczestników. Przede wszystkim chciałbym podziękować rządowi polskiemu za zorganizowanie tej edycji szczytu IGF. Dziękuję za świetną organizację. Dziękuję także za to, że możemy spotkać się podczas tej niezwykle istotnej sesji. Nazywam się Amir Mokaberi i chciałbym zadać pytanie dotyczące praw człowieka w przestrzeni cyfrowej.
Mamy w tej chwili do czynienia w pewnym wymiarze z taką cyberwojną. Mamy do czynienia z licznymi atakami cybernetycznymi, z zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Wiemy, że do tego rodzaju incydentów dochodzi w wielu krajach. Wiemy także, że jednym z możliwych rozwiązań byłyby sankcje cyfrowe, jednostronne sankcje tego rodzaju. Natomiast takie sankcje z drugiej strony mogą być także bardzo szkodliwe, szczególnie podczas pandemii koronawirusa. Takie sankcje mogłyby dotknąć różnych obszarów przestrzeni cyfrowej, w tym między innymi inwestycji w infrastrukturę związaną z technologią internetową, różnego rodzaju rozwiązania cyfrowe, dostęp do sieci, a to przecież są podstawowe wartości, które muszą być szanowane, jeżeli mamy realizować cele zrównoważonego rozwoju. Uważamy zatem, że są pewne niepodważalne prawa, takie jak prawo do rozwoju, prawo do edukacji, prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, a przecież ze względu na problemy z dostępem do internetu, nawet niektóre uczelnie mają problem z tym, żeby na przykład uzyskać dostęp do danych naukowych. W Iranie na przykład przedsiębiorcy działający w internecie mają problem z tym, że ogranicza się im dostęp do niektórych platform cyfrowych, takich jak Google czy Apple, właśnie ze względu na te sankcje, które są nakładane na kraje, w których prowadzą swoją działalność. A zatem moje pytanie jest takie, w jaki sposób społeczność ONZ powinna się odnieść do tego? Czy nie powinniśmy mieć jakichś standardów, norm, które dotyczyłyby nakładania takich właśnie cyfrowych sankcji, które przecież godzą także w poszczególnych indywidualnych uczestników i użytkowników internetu, a nie tylko w same kraje, same państwa i organy, które nimi zarządzają. A zatem wykorzystanie takich sankcji cyfrowych jest narzędziem wywierania presji na rządy, ale zarazem sprzyjają dyskryminacji, jeżeli chodzi na przykład o dostęp do internetu. A więc w jaki sposób sobie można z tym poradzić? Myślę, że powinniśmy w ramach wniosków z tego szczytu IGF odnieść się właśnie także do tego zagadnienia. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca za to, że mogłem zabrać głos. Dziękuję bardzo za ten głos. Rzeczywiście wygłosił Pan ciekawe, interesujące uwagi dotyczące ważnej kwestii. Mówimy tutaj o sankcjach. Pamiętajmy, że sankcje to jest coś, co jest nakładane na poszczególne kraje w sposób celowy, zamierzony, a więc nie jest to jakieś przypadkowe wyłączenie internetu ze względu na problemy techniczne. To jest coś, co jest motywowane konkretnymi decyzjami. A zatem tutaj myślę, że trzeba by wziąć pod uwagę to, w jaki sposób podejść do tego rodzaju rozwiązań, tego rodzaju sankcji, które mogą prowadzić także do ograniczenia w pewnym wymiarze praw człowieka, czy takich praw jak na przykład wolność słowa w internecie. A zatem poproszę teraz panelistów o to, aby odpowiedzieli na te pytania. Jedno pytanie dotyczące włączenia cyfrowego, szczególnie jeżeli chodzi o osoby w szczególnie trudnej sytuacji. I proszę też o odniesienie do drugiego pytania dotyczącego sankcji cyfrowych, ale chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na kolejny aspekt, czyli na rolę szczytów IGF. Zadajmy sobie pytanie, jaką rolę może odgrywać działalność w ramach szczytu IGF, jeżeli chodzi między innymi o promowanie praw człowieka. Zwracam się w pierwszej kolejności do Sary z prośbą o zabranie głosu. Dziękuję bardzo za te pytania.
Po pierwsze odniosę się do kwestii podstawowych usług i tutaj ponownie chcę wspomnieć o edukacji. Jest to taka układanka, która wymaga współdziałania różnych elementów, a więc z jednej strony musimy mieć dobrą infrastrukturę podstawową, musimy mieć dobre usługi zapewnione, w tym te usługi muszą być korzystne cenowo, tak aby ludzie mogli mieć do nich dostęp, a więc to wszystko musi ze sobą współpracować, współdziałać. Osoby uczące ludzi przez internet muszą mieć także odpowiednie umiejętności, muszą mieć korzystać z pewnych narzędzi cyfrowych, które umożliwią im prowadzenie działalności edukacyjnej w internecie. I to jest szczególnie ważne między innymi w krajach rozwijających się. Trzeba pracować nad tym, aby edukatorzy takie umiejętności nabywali. A zatem, tak jak powiedziałam, jest to układanka złożona z wielu kawałków. Jeżeli mogę odnieść się do tych przypadków wyłączania internetu i chyba z tego, co ja wiem, to głównie takie przypadki były motywowane decyzją podejmowaną przez rząd. W przypadku na przykład Ugandy tak właśnie było. Wszystkich odcięto od internetu, a więc musimy cały czas nawoływać do tego i podkreślać to, aby unikać tego rodzaju sytuacji, tak aby ludzie mogli bez przeszkód ciągle mieć dostęp do podstawowych usług, bo taki dostęp jest ograniczany. A zatem musimy budować świadomość i starać się w ten sposób oddziaływać na to, co dzieje się, jeżeli chodzi o dostęp do internetu. Tak, myślę, że to chyba tyle z mojej strony jako taka pierwsza uwaga. Dziękuję bardzo, Sara. Scott, chciałabym teraz zwrócić się do ciebie z pytaniem dotyczącym sankcji w kontekście tej dyskusji, a także chciałabym poprosić cię o to, abyś podzielił się z nami swoją wizją roli, którą może odegrać IGF w promowaniu praw człowieka i przeciwdziałaniu naruszeniom praw człowieka. Dziękuję bardzo. Pan z Gambii zadał doskonałe pytanie, ponieważ w pytaniu tym podkreślił, jak ważne jest włączenie szczególnie osób w najtrudniejszej sytuacji, tych osób, które często są marginalizowane, a zatem musimy przyjąć odpowiednie podejście. Musimy odpowiednio sprawdzać i monitorować, czy prawa człowieka są przestrzegane. Musimy także starać się zwiększać włączenie cyfrowe poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Myślę, że tutaj rolę do odegrania mają zarówno podmioty prywatne, jak już o tym wspominał Steve, ale także władze krajowe, administracja publiczna. I myślę, że obie te grupy powinny ze sobą współpracować i uwzględniać te kwestie w działaniach podejmowanych w internecie. I także powinno się brać pod uwagę konsekwencje konkretnych działań podejmowanych w internecie, jeżeli chodzi o przestrzeganie praw człowieka. Ale musimy pamiętać o tym, że każde działanie w internecie, na przykład każdy produkt, który jest udostępniany w internecie, może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na prawa człowieka i ich poszanowanie. Może na przykład sprzyjać większemu włączeniu społeczności marginalizowanych, a zatem to trzeba ściśle monitorować. I w ten sposób można sprzyjać większemu włączeniu. Jeżeli chodzi o rolę IGF, to można by tutaj na ten temat powiedzieć wiele, ponieważ bardzo wiele dzieje się, jeżeli chodzi o te kwestie związane z zarządzaniem internetem. Bardzo wiele dzieje się na płaszczyźnie władz krajowych. Prowadzone są prace nad regulacjami, które mają w jakiś sposób regulować działalność w przestrzeni cyfrowej. Mamy w ostatnich latach mnóstwo nowych ustaw, które właśnie pochylają się nad tymi kwestiami i cały czas trwają prace nad takimi prawami, które mogą czasami być zagrożeniem dla praw człowieka i na przykład prowadzą do większej fragmentaryzacji przestrzeni cyfrowej. A zatem cały czas jeszcze jest wiele do zrobienia, natomiast myślę, że IGF może wyznaczać odpowiedni kierunek i może wytyczać szlak, którym pójdą potem inni aktorzy, inni interesariusze. Myślę, że w ramach IGF możemy nawoływać do tego, aby przestrzeń cyfrowa była coraz bardziej różnorodna, coraz bardziej dostępna, otwarta, a także
także bezpieczniejsze dla wszystkich. I myślę, że ważne jest też to, co powiedział Steve, aby zawsze prawa człowieka stały w centrum i aby to człowiek stał w centrum wszystkiego tego, co dzieje się w internecie. Dziękuję bardzo. Czy mnie słychać? Dziękuję. Teraz zwracam się do Steve'a. Podkreśliliśmy tutaj wagę włączenia, a trudno mówić o włączeniu grup społecznych, które przebywają w krajach objętych sankcjami cyfrowymi na przykład. A zatem jaki jest Twój pogląd na sankcje z perspektywy Twojej jako przedstawiciela firmy, która prowadzi działalność i jest zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych. Jak ty się zapatrujesz na te kwestie? Cieszę się, że zadano mi to pytanie. Ja oczywiście wypowiadam się tutaj na podstawie moich doświadczeń, które zbierałem przez ponad 10 lat pracując w Microsoftie. Również zajmowałem się tymi tematami. Po pierwsze, trzeba sobie powiedzieć, że jest coś takiego jak prawo międzynarodowe, jest coś takiego jak dyplomacja, jak kontakty pomiędzy krajami, jak działania na arenie czy pod egidą ONZ. I bardzo wiele się na tej arenie dzieje i myślę, że to nie firmy podejmują tego rodzaju decyzje. My nie jesteśmy, nie stoimy ponad prawem. My działamy w ramach prawa. My w firmie Microsoft uważamy się za podmioty prawa. Prawo nas dotyczy i musimy go przestrzegać. Oczywiście to nie znaczy, że nie prowadzimy działalności lobbystycznej, aby wpływać na pewne procesy, które się toczą. Między innymi rozmawiamy z przedstawicielami Kongresu Stanów Zjednoczonych, a więc taką działalność prowadzimy. Ale pamiętajmy, że nie możemy oczekiwać, że jakaś amerykańska spółka powie rządowi jakiegoś innego kraju, co on ma robić w odniesieniu do tego, jak traktowani są obywatele tego kraju. Oczywiście nie mamy takiej władzy. Oczywiście firma Microsoft może powiedzieć, no cóż, chcielibyśmy, aby na przykład organizowano jakieś akcje mające charakter bojkotu danych rządów w pewnych krajach, aby działać na korzyść obywateli tych krajów, ale my nie mamy takiej władzy, działamy w ramach prawa, możemy oczywiście w jakiś sposób podejmować działania, ale muszą być to działania, które są podejmowane w sposób odpowiedzialny, także jeżeli chcemy działać na rzecz praw człowieka. A zatem uważamy przede wszystkim, że dialog to jest narzędzie, które jest o wiele bardziej odpowiedzialne i o wiele lepsze niż przyjmowanie takiej pozycji, żeby po prostu unikać tych, którzy mogą powodować jakieś problemy. Nie możemy na pewne rzeczy po prostu zamykać oczy, nie zwracać uwagi. Powinniśmy zawsze starać się rozwiązywać problemy poprzez dialog. I także właśnie forum ONZ jest dobrą płaszczyzną do prowadzenia takiego dialogu. Myślę, że zależy nam na tym, aby angażować się w takie dyskusje, zależy nam na tym, aby promować włączenie społeczne także w przestrzeni cyfrowej. Staramy się aktywnie zwalczać zagrożenia w cyberprzestrzeni, staramy się promować bezpieczeństwo w przestrzeni cyfrowej, ale oczywiście wiemy, że sytuacja nie jest idealna i bardzo wiele jeszcze pozostało do zrobienia. Jeżeli chodzi o moje ostatnie słowa, to tutaj chciałbym odnieść się do kwestii bojkotów oraz mechanizmów, które uniemożliwiają korzystanie z pewnych konkretnych usług w internecie. Myślę, że tutaj już rozmawiałem na ten temat ze Scottem, także i toczą się na ten temat dyskusje w ramach ONZ. Pewne prawa są nam gwarantowane i takim prawem jest prawo do tego, aby nie być poddawanym niezgodnej z prawem inwigilacji. To jest jedno z takich praw. Ale oczywiście trzeba pamiętać, że to prawo nie zawsze jest przestrzegane, więc musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób unikać tego rodzaju zagrożeń i w jaki sposób, w sposób odpowiedzialny na takie zagrożenia reagować.
Myślę, że tutaj warto też w tym kontekście podkreślać coś, o czym ktoś tu już wcześniej wspomniał, a więc o przejrzystości, transparentności. Wiemy, że wszystkie decyzje, które są podejmowane, powinny być podejmowane w sposób bardziej przejrzysty i wtedy te decyzje będą po prostu bardziej odpowiedzialne i lepsze. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Steve, za tę uwagę. Na pewno większa przejrzystość będzie nam niezbędna i również ważna jest kwestia reagowania na sankcje pojawiające się na świecie. Widzimy też, w jaki sposób technologia jest wykorzystywana, na przykład technologia mediów społecznościowych, wykorzystywana jest do wzniecania konfliktów, do obalania demokratycznie wybranych rządów. Widzieliśmy takie przykłady w Afganistanie, w Myanmar, w różnych miejscach na świecie. I trudno powiedzieć, jakich polityk tam miałyby się trzymać spółki technologiczne, żeby móc uzyskać bardzo klarowne wytyczne. To jest bardzo interesująca kwestia, ale chciałabym, żebyśmy teraz jeszcze pozwolili zabrać głos naszym słuchaczom. Dzień dobry. Ja jestem przedstawicielem spółki, która swoją działalność prowadzi w Wielkiej Brytanii, Jamra Technology. I moje pytanie dotyczy społecznej odpowiedzialności firm, czyli CSR. W jaki sposób szczyt IGF może pomóc takim firmom jak nasza, aby przyczynić się do rozwoju lokalnej społeczności? Czy jest na przykład taka platforma, na której możemy się wymieniać informacjami? My nie jesteśmy tak dużą spółką jak Microsoft, jesteśmy firmą średniej wielkości, ale chcielibyśmy również aktywnie uczestniczyć w działaniach o charakterze CSR, a więc czy jest może taka platforma, którą nadzoruje IGF, która mogłaby pomóc naszej spółce zaangażować się bardziej w taką społeczną odpowiedzialność firm? Bardzo serdecznie dziękuję za to pytanie dotyczące społecznej działalności firm, dotyczącej działań o charakterze CSR. Postaramy się potem jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, ale najpierw chciałabym przeczytać dwa pytania, które pojawiły się na czacie. Jedno pytanie jest pytaniem do Scotta. Pytanie dotyczy, czy pandemia COVID-19 pogorszyła inwigilację ze strony rządów, czy po prostu nam tę inwigilację naświetliła? I chciałabym teraz jeszcze zaznaczyć tę kwestię, że inwigilacja staje się rzeczywiście coraz to ważniejszą kwestią naszych rozmów i również takim czynnikiem, który ogranicza korzyści płynące z nowych technologii i dostępu do internetu. Chciałabym poprosić, aby nasi paneliści również o tym porozmawiali w kontekście ochrony praw człowieka, bo wiemy o tym, że reklama celowana, że inwigilacja to jest chleb powszedni w internecie. Postarajmy się do tego odnieść. I jeszcze zanim to zrobimy, chcę odczytać pytanie kolejne. Nie, jednak nie będziemy tego robić. W tej chwili już się zwracam do Jess. Jess, mówiąc o inwigilacji, co możemy zrobić, żeby zwiększając dostęp do internetu i pracując nad coraz to większą inkluzywnością cyberprzestrzeni, nie pogarszać, nie doprowadzać do coraz to większej jeszcze inwigilacji? Bardzo dziękuję za to pytanie, trudne pytanie. Myślę, że często w czasach kryzysu podejmujemy łatwiej taką decyzję. Dobrze, przekażę wszystkie moje dane organom rządowym. To są takie dane jak moja lokalizacja, w jakiej sytuacji się znajduję, w jaki sposób możliwie jak najszybciej skontaktować się ze mną w sytuacji kryzysowej.
I musimy pamiętać o tym, że to są dane, którymi ludzie dzielą się chętniej w czasie kryzysu i nie powinniśmy tego wykorzystywać. Są również takie sytuacje, kiedy na przykład, powiedzmy, nie ma zasięgu telefonicznego i ludzie wtedy bardzo chętnie wchodzą na media społecznościowe po to, żeby tam umieszczać swoje ogłoszenia, na przykład dotyczące tego, że potrzebują pomocy w trybie pilnym. I myślę, że musimy trochę lepiej zrozumieć to, co się dzieje w cyberprzestrzeni. Faktycznie, kiedy ktoś potrzebuje rzeczywistej pomocy i określona grupa może na to zareagować, w jaki sposób przekazywać informacje, jednocześnie chroniąc dane osobowe tych osób, które proszą o pomoc. Myślę, że zwłaszcza jeśli chodzi o platformy mediów społecznościowych, to jest bardzo trudne. Kiedy jesteśmy w sytuacji kryzysowej i umieszczamy taki post w mediach społecznościowych, to oczywiście domagamy się uwagi, być może nawet uwagi ze strony organów rządowych, czy może organizacji obywatelstwa, społeczeństwa obywatelskiego. To jest dla nas wtedy ważne, żeby wysłać taki sygnał, że potrzebujemy pomocy. I teraz naszą rolą jest zrównoważenie tej sytuacji. Jak to zrobić, żeby te informacje dotarły do właściwych adresatów, a jednocześnie, żeby dane osobowe były właściwie chronione? I dlatego myślę, że to musi być taki wielostronny wysiłek badawczy, że w tych badaniach nie powinny tylko i wyłącznie uczestniczyć spółki z branży technologicznej, ale również organizacje o charakterze non-profit, organizacje rządowe, czy bardziej neutralne organizacje badawcze. Myślę, że to musi być taki właśnie wielostronny wysiłek. A teraz już chcę przejść do Sary. Saro, jakie są twoje przemyślenia na ten temat? Jakie dostrzegasz zagrożenia związane z taką właśnie głęboką inwigilacją w internecie? Myślę, że jesteśmy w stanie coś zrobić. Ja bym to chyba nazwała takim aktem oporu. Czyli na przykład WhatsApp wysyła nam często takie powiadomienia, które dotyczą tego, że jeżeli przed określoną datą nie zaakceptujemy zasad korzystania z WhatsAppu, to wydarzy się to i tamto, czyli na przykład jeżeli nie odrzucimy regulaminu, to w sposób automatyczny zaczniemy przekazywać swoje dane, będzie można z nich korzystać i tak dalej. I mnie się wydaje, że potrzebne są takie bardzo proste działania, czyli właśnie taki akt oporu. No na przykład możemy wszyscy zdecydować się na zakrycie naszej kamery w laptopie, tak żeby nie udostępniać naszego wizerunku. Myślę, że to mogą być takie właśnie społeczne ruchy, dość proste, żeby się sprzeciwiać bardzo stanowczo tej inwigilacji. Dziękuję bardzo, Saro, za ten komentarz. I teraz już przekazuję głos Scottowi. Chciałam zapytać o perspektywę ONZ-u, a mianowicie co takiego dzieje się w tej chwili w biurze wysokiego komisarza do spraw praw człowieka. Proszę, opowiedz nam o tym więcej. Chodzi mi również o na przykład aplikacje, które były uruchamiane w związku z pandemią COVID-19. Bardzo dziękuję Ci za to pytanie. I rzeczywiście kwestia inwigilacji również jest przedmiotem naszych działań. A z pewnością pandemia COVID-19 tę inwigilację w internecie nam naświetliła bardziej niż kiedykolwiek. Zauważyliśmy zarówno bardzo szybki wzrost korzystania z tego typu technologii inwigilujących, jak i konieczność dzielenia się wieloma naszymi danymi w konsekwencji pandemii nowego koronawirusa. Dziś rano mówiliśmy już o tym, że
Coraz to więcej czasu poświęcamy rozmowom na temat technologii inwigilowania. Nasze biuro niedawno opublikowało również sprawozdanie, było to we wrześniu, sprawozdanie dotyczące sztucznej inteligencji, a także prawa do prywatności. I na pewno będziemy chcieli w dalszym ciągu prowadzić nad tym badania. Wysoki komisarz do spraw praw człowieka w zasadzie wzywa do wprowadzenia zakazu korzystania z aplikacji bazujących na sztucznej inteligencji, które stoją w sprzeczności z międzynarodowymi prawami człowieka. I myślę, że tego rodzaju ograniczenia muszą być wprowadzone, zanim nie zrealizujemy badań o charakterze due diligence, żebyśmy mogli dojść do wniosku, które z tych technologii mogą mieć rację bytu. Wydaje mi się, że zarówno spółki technologiczne, jak i organizacje spoza branży muszą być zaangażowane w opracowanie nowych zasad ochrony prywatności i praw człowieka. I tutaj na pewno Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie również mocno zaangażowana w ten proces. Ale również organy rządowe muszą pochylić się nad wprowadzeniem nowych przepisów prawnych dotyczących technologii inwigilujących, ponieważ te technologie musimy oceniać z perspektywy potencjalnego pogwałcenia praw człowieka. I dlatego, jeżeli takie zagrożenia zostaną zidentyfikowane, to musimy wprowadzić określone rozwiązania, które będą przeciwdziałać wykorzystywaniu tego typu technologii. Dziękuję. Dziękuję ci, Scott. Bardzo ciekawe uwagi, podkreśliłabym może dwie z nich, a mianowicie, że na razie mówimy o takich wytycznych, raczej zasadach, a nie o wymogach regulacyjnych czy wiążących traktatach prawnych. Pamiętajmy, że technologia sama w sobie nie jest czymś, co prowadzi do pogwałcenia praw człowieka. Ty wspomniałeś wcześniej o takim moratorium dotyczącym technologii rozpoznawania twarzy. Wydaje mi się, że w trakcie pandemii COVID-19 wiele z tych właśnie typów aplikacji zostało uruchomionych. To są takie potencjalnie szkodliwe systemy inwigilujące, również systemy, które mogą zagrażać krajowemu bezpieczeństwu, a więc te biometryczne systemy, które przetwarzają nasze dane, co do których potem nie mamy pewności, co się z nimi dzieje. I chciałabym teraz jeszcze przekazać głos Steve'owi, bo obserwujemy to, jak Google i Apple starają się również wprowadzić takie systemy śledzenia ścieżki rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa, które mogą być wykorzystywane przez rządy krajowe, ale obserwujemy też, że te systemy nie są odbierane z wielkim entuzjazmem, ponieważ brakuje wzajemnego zaufania. Czy mógłbyś, proszę, odnieść się do tego braku zaufania i jak to się wiąże właśnie z naszymi podstawowymi prawami, z prawami człowieka, z kwestią niebezpiecznej inwigilacji, ale również z kwestią włączenia społecznego i dostępu do internetu. Jak państwo sobie z tym radzą? No, cały zestaw pytań. Dziękuję. Zacznę może od tego, że powiem, że ja osobiście nie byłem zaangażowany w rozwój tych aplikacji, o których pani wspomniała. Natomiast wydaje mi się, że kwestia tych pojawiających się nowych aplikacji w związku z pandemią COVID-19 nie wiąże się tak mocno z kwestią braku zaufania, ale raczej z kwestią tego, że podejrzewamy
rządy krajowe o to, że chcą mieć coraz to większą kontrolę. Natomiast może ja opowiem o tym, jaka jest nasza perspektywa. Nasza perspektywa w Microsoft jest następująca. Uważamy, że bardzo ważne jest regulowanie sposobów użytkowania. Właściwie wracamy tutaj do kwestii takiego podstawowego kontraktu społecznego. Uważamy, że dobre regulacje są potrzebne nam wszystkim. Natomiast dobre regulacje to muszą być regulacje bardzo świadome, które biorą pod uwagę zarówno korzyści, jak i szkody, które mogą płynąć z nowych technologii, które wiążą się z doskonałym zrozumieniem nowych technologii. I jeśli chodzi o wytyczne ONZ, nie powiedziałbym, że ich słabością jest to, że nie są to wiążące prawa. Myślę, że są to właśnie zasady, które mogą obowiązywać nas wszystkich w sytuacji braku twardych regulacji. A zatem ja postrzegam to jako coś bardzo pozytywnego i cieszę się, że sektor technologiczny również w tym zakresie współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Myślę, że w trakcie pandemii COVID-19 rzeczywiście wszyscy zaobserwowaliśmy, że rząd chciałby mieć większy dostęp do naszych danych niż wcześniej. Prowadzone były również badania epidemiologiczne, które wymagały dostarczenia określonych danych, ale powiem może trochę bardziej ogólnie, że to, co obserwujemy w ostatniej dekadzie, bo nie tylko mówię tutaj o ostatnich 2 latach pandemii, to taki świat bez anonimowości. Kiedyś, kiedy sobie wszedłem ulicą i ktoś robił mi zdjęcie, nigdy nie bałem się tego, że to zdjęcie trafi do internetu i ja zostanę zidentyfikowany, że dokładnie będzie można ustalić, kim ja jestem. Wiedziałem, że to będzie po prostu przypadkowe zdjęcie osoby idącej ulicą. I myślę, że współczesne technologie inwigilujące zmieniły całkowicie naszą rzeczywistość. Nie jesteśmy w stanie być anonimowi w przestrzeni publicznej i myślę, że wielu z nas tego bardzo nie lubi. Ja na przykład nie jestem uczestnikiem żadnej z sieci mediów społecznościowych właśnie z uwagi na swoje własne obawy dotyczące ochrony mojej prywatności. Nie chcę się dzielić informacjami na swój temat z przypadkowymi osobami. Nie chcę, żeby ta próżnia w cyberprzestrzeni zasysała moje dane, nad którymi następnie całkowicie tracę kontrolę. Więc myślę, że potrzebujemy takiej bardzo wiarygodnej, bardzo technicznej, bazującej na konkretnej wiedzy dyskusji na temat możliwości nowych technologii, zanim zaczniemy wprowadzać wiążące prawa na całym świecie i zanim na przykład zahamujemy rozwój w krajach rozwijających się, narzucając im takie rozwiązania z góry. Dziękujemy bardzo, Steve. I to prowadzi nas do drugiej części naszej debaty, czyli przejdziemy teraz do tematu potencjalnych możliwych strategii związanych z zarządzaniem. I tutaj podczas sesji przygotowawczej pojawiły się pewne istotne aspekty, które należy przedyskutować, jeżeli chodzi o te strategie zarządzania, bo to przecież rządy są odpowiedzialne za to, żeby prawa człowieka były przestrzegane. Oczywiście sektor prywatny może odgrywać pewną rolę, ale odpowiedzialność leży na administracji publicznej. I to właśnie rządy powinny tutaj między innymi w jakiś sposób koordynować te wysiłki, także w wymiarze międzynarodowym. I jeżeli chodzi o te kwestie włączenia, to chciałabym także nawiązać do pytania, które pojawiło się na czacie, dotyczące osób wewnętrznie przesiedlonych.
Więc te osoby, które niestety zostają, które zostają przesiedlone ze względu na konflikty w swoich krajach, w jaki sposób im także zapewnić dostęp do technologii cyfrowych, a zatem zapewnić ich włączenie cyfrowe. A zatem podczas fazy przygotowawczej wspomniano o tym, że potrzebny byłby jakiś taki wiążący dokument międzynarodowy dotyczący wykorzystywania technologii cyfrowych, a także danych w zgodzie z istniejącymi ramami zapewniającymi przestrzeganie praw człowieka. Zatem teraz pragnę zapytać naszych panelistów o ich opinię na temat stworzenia takiego dokumentu i odniosę się też do wyników tej fazy przygotowawczej. Musimy zastanowić się nad tym, czy są jakieś przeszkody, które mogą utrudniać taką koordynację międzynarodową w tym zakresie. I takie przeszkody to mogą być w jakiś sposób przeszkody związane z konkurencją rynkową pomiędzy firmami prywatnymi, czy kwestie związane z bezpieczeństwem państwa. A więc to są te kwestie, do których chciałabym, abyśmy się odnieśli, ponieważ są to kwestie niezwykle ważne w tym kontekście. Mówiliśmy też o tym, że zarządzanie internetem powinno odbywać się w podejściu wielostronnym. Jest to trudne, jeżeli chcemy osiągnąć jakieś porozumienie dotyczące ustaleń, które mogą mieć wpływ na konkurencję rynkową, na bezpieczeństwo państw, a więc w jaki sposób zapewnić to wielostronne podejście, zaangażowanie różnych interesariuszy, a zarazem, aby to podejście było reprezentatywne. A zatem, jak już wspomnieliśmy w naszej dyskusji, należy przetwarzać dane w sposób, który będzie gwarancją poszanowania praw człowieka, tak aby użytkownicy mieli pewność, że bez względu na to, co będą robić w internecie, ich prawa będą chronione. Chciałabym także odnieść się do technologii, która będzie odpowiedzialna. W jaki sposób zapewnić, że osoby w szczególnie trudnej sytuacji będą chronione, że ich prawa człowieka będą chronione. A pamiętajmy, że technologie cyfrowe cały czas się rozwijają, więc te kwestie odpowiedzialności i przestrzegania praw człowieka należy uwzględnić także w procesie dalszego rozwoju technologii. Bardzo proszę teraz panelistów o to, aby odnieśli się do tych pytań, a potem przejdziemy do kolejnej rundy pytań. Będzie wtedy czas na zadawanie pytań także przez internet. Po pierwsze, chciałabym poprosić Scotta, aby odniósł się do tej kwestii. Dziękuję bardzo, Courtney. Dużo można by powiedzieć na ten temat, ale zacznę od tego, że odniosę się do tych ostatnich uwag dotyczących zaufania i tego braku zaufania, z którym w tej chwili mamy do czynienia, i w tej chwili połączę to też z kwestią przejrzystości i odpowiedzialności. Mówiliśmy tutaj o tym, co robi Google, co robi Apple, jeżeli chodzi o tworzenie takiej aplikacji, która śledziłaby ścieżkę rozprzestrzeniania się wirusa. I rzeczywiście widzimy, że jest niedobór, jest niewielkie zaufanie wobec rządów, a także coraz mniejsze zaufanie wobec podmiotów prywatnych. Myślę, że należy pracować nad tym, aby to zaufanie budować. W jaki sposób możemy to robić? Właśnie poprzez zapewnienie ochrony praw człowieka, przestrzegania praw człowieka, a także zapewnianie, że wszystko to będzie brane pod uwagę przy tworzeniu nowych algorytmów. Trzeba także zadbać o to, aby była możliwość rozliczania podmiotów, które tego rodzaju aplikacje tworzą. Jeżeli coś pójdzie nie tak, aby można było je pociągnąć do odpowiedzialności. Jeżeli chodzi o jakieś wiążące dokumenty międzynarodowe, które należałoby opracować, czy jakieś międzynarodowe standardy i normy, tutaj wspominaliśmy tutaj o wytycznych ONZ, no ale oczywiście te wytyczne to tylko wytyczne, nie jest to dokument wiążący, tak jak już wspominaliśmy. W ciągu ostatnich kilku lat państwa członkowskie oraz społeczeństwo obywatelskie starało się, aby te niewiążące wytyczne przekształcić na porozumienie, które byłoby wiążące dla stron, które takie porozumienie zawarły. Natomiast w tej chwili jeszcze niestety nie udało się tego sfinalizować. Oczywiście
Trwają prace nad wdrażaniem nowych regulacji, ale niestety może to tylko pogorszyć sytuację dotyczącą włączenia cyfrowego, a zatem IGF ma do odegrania bardzo ważną rolę w tworzeniu wielostronnego podejścia, w tworzeniu odpowiednich warunków w ramach, czy odpowiednich ram, w ramach których można by było opracowywać odpowiednie materiały, odpowiednie narzędzia, które zapewniałyby włączenie i przestrzeganie praw człowieka w naszej działalności. Myślę, że celem powinno być to, aby przestrzeń cyfrowa była jak najbardziej dostępna, jak najbardziej włączająca, jak najbardziej otwarta i dostępna. Myślę, że to jest to, co jest naszym celem i oczywiście prawa człowieka powinny być stawiane zawsze w centrum tej dyskusji. Raz jeszcze podkreślam, jak bardzo jest to ważne. Myślę, że regulacje powinny być dobrze przemyślane, świadome i to jest niezwykle ważne. Do tego odnosił się także Steve. Dobrze przemyślane regulacje mogą cementować zasady demokratyczne, natomiast jeżeli regulacje nie są dobrze przemyślane, mogą one sprzyjać coraz większej dyskryminacji i zapobiegać większemu włączeniu cyfrowemu. A zatem myślę, że szczyty IGF, takie jak ten, mają do odegrania bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o te dyskusje i debaty, które toczą się na ten temat. Chciałbym odnieść się także do odpowiedzialności, a także do transparentności, jeżeli chodzi o proces decyzyjny zarówno w spółkach prywatnych, jak i w ramach organów administracji publicznej. Taką transparentność należy zapewnić na wszystkich szczeblach. Bardzo serdecznie dziękuję. Czy jest jeszcze ktoś z panelistów, kto chciałby odnieść się do tych uwag? Czy uważają Państwo, że wiążący prawnie dokument, traktat, byłby rozwiązaniem? Patrzę na Sarę, patrzę na Jess, które reprezentują społeczeństwo obywatelskie. Sara reprezentuje Fundację Mozilla i być może ona mogłaby się właśnie odnieść do tego z perspektywy organizacji typu non-profit. Jak Ci się wydaje, czy takie rozwiązanie byłoby obiecujące? Czy to jest właściwy kierunek działań? Tak, wydaje się to krokiem w dobrym kierunku i wydaje się, że ważne jest to, aby odbywały się właśnie takie spotkania wielostronne jak to, abyśmy dobrze zrozumieli perspektywę każdego podmiotu zaangażowanego. Bardzo często jest tak, że jeżeli chodzi o pewne palące kwestie, to toczą się jakieś dyskusje na ten temat, ale niekoniecznie wszyscy mówią tym samym językiem, niekoniecznie wszyscy mają taką samą perspektywę, bo bardzo często są to bardzo złożone kwestie, kwestie dotyczące tworzenia polityk. Każdy ma jakieś swoje interesy, którymi się kieruje. A zatem wydaje mi się, że każdy będzie miał jakąś swoją perspektywę, którą należałoby uwzględnić w takich rozmowach. Saro, jak tobie się wydaje? Tak, zdecydowanie zgadzam się z Jess. Uważam, że te kwestie wymagają wielostronnego podejścia. Nie możemy liczyć na to, że te problemy rozwiąże jakaś jedna spółka, czy jakaś jedna tylko grupa ludzi, czy samorząd branżowy. W każdym razie jest to coś, do czego wszyscy muszą wnieść wkład. I tutaj chciałabym także powiedzieć, że to podejście wielostronne jest pożądane zarówno w ramach IGF, ale także w szerszym zakresie. Musimy tego rodzaju wielostronne podejście zapewnić na wszystkich poziomach. Także jeżeli chodzi o tworzenie nowych możliwości, tworzenie nowych technologii, musimy wykorzystywać różne umiejętności, które reprezentują sobą różne społeczności. Musimy angażować wszystkich zainteresowanych, tak aby powstające technologie uwzględniały interesy wszystkich grup. I tylko w ten sposób technologie będą rzeczywiście włączające i będą odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności. Bardzo dziękuję. Tak, myślę, że to jest bardzo interesujące podejście. A teraz jeszcze zwracam się do Steve'a. Zostały nam tylko kilka minut, zostały nam tylko dwie minuty, ale jeszcze widzę tutaj, że osoby z sali się zgłaszają. Mamy też pytanie z naszego hubu w Madagaskarze i to jest pytanie dotyczące sztucznej inteligencji. Czy sztuczna inteligencja sprzyja przestrzeganiu i ochronie praw człowieka, czy też nie?
A zatem zanim poproszę panelistów o odpowiedź, poproszę Steve'a o to, aby przedstawił nam swój pogląd dotyczący pozytywnych i negatywnych stron sztucznej inteligencji w kontekście ochrony praw człowieka. Dzień dobry. Ja jeszcze chciałbym zadać pytanie tutaj z sali. Ja pochodzę z Pakistanu i chciałbym powiedzieć, że w czasie pandemii koronawirusa korzystanie z internetu stało się czymś niezbędnym. Jesteśmy wręcz zmuszeni do tego, aby z internetu korzystać, na przykład w celu pracy z domu, czy w celu uczestniczenia w zajęciach szkolnych. W tym okresie dostrzegliśmy także, że jednocześnie wzrosła liczba ataków cyberprzestrzeni. Cyberprzestępczość rozkwitła właśnie w tym okresie. Widzimy, że nie ma w poszczególnych krajach odpowiednich mechanizmów zabezpieczających nas przed tego rodzaju działalnością. Pamiętajmy, że przestępczość w cyberprzestrzeni to jest także przestępczość ponadgraniczna, a więc nie zna żadnych granic, przebiega w wymiarze międzynarodowym, ale niezbyt wiele robi się po to, aby temu zapobiec. Trudności wiążą się choćby nawet ze zbieraniem odpowiednich danych czy materiałów dowodowych. Są trudności, aby takie materiały pozyskać na przykład od dostawców pewnych usług społecznościowych. A więc jakie sugestie w tym wymiarze mogłoby poczynić środowisko zrzeszone wokół szczytu IGF? Dziękuję także za to pytanie z sali. I mamy tutaj też pytanie dotyczące odpowiedzialnego korzystania z technologii. To jest pytanie z czatu. I jeszcze mamy też jedno pytanie dodatkowe z sali. Bardzo proszę, ja jestem uczniem liceum z Częstochowy i to jest dość proste pytanie, które chciałbym zadać. W dobie pandemii w szkołach musimy nosić maseczki, musimy je nosić w pracy, we wszystkich miejscach publicznych. I w szkołach nauczyciele proszą nas o to, aby te maseczki zakładać. I bardzo często my mówimy, że to jest pogwałceniem naszych praw. I nie wiem, czy to jest zgodne, czy to rzeczywiście tak jest, czy też nie. To nie do końca dotyczy tego tematu, o którym teraz rozmawiamy. Natomiast dziękuję za zabranie głosu. Cieszę się, że są wśród nas także przedstawiciele młodzieży. Zatem, zanim przejdziemy do podsumowania, chciałabym właśnie poprosić naszych panelistów o odpowiedź na te pytania, które właśnie usłyszeliśmy, szczególnie na to pytanie zadane poprzez czat. To pytanie dotyczące tego, czy potrzebujemy bardziej konkretnych regulacji dotyczących cyberprzestępczości, dotyczących inwigilacji w internecie, czy potrzebujemy takich twardych przepisów w tym zakresie. Mamy tylko 5 minut, ale myślę, że to jest takie pytanie, które jest kluczowe i które pozwoli nam sformułować odpowiednie wnioski, które płyną z naszych obrad w ramach IGF. Zatem bardzo proszę, teraz chciałbym przede wszystkim zwrócić się do Steve'a. Proszę, opisz nam, jak wygląda twoja perspektywa i także odnieś się do tej kwestii sztucznej inteligencji w kontekście ochrony praw człowieka. Dziękuję, mamy bardzo mało czasu, a zatem bardzo krótko odniosę się tylko przede wszystkim do tej kwestii odpowiedzialnej technologii. I rzeczywiście w Microsoft właśnie tym się zajmujemy. Chcemy, żeby technologia była odpowiedzialna i nawet w ramach naszej firmy działa taka specjalna grupa robocza, która nazywa się grupą roboczą do spraw odpowiedzialnego zastosowania mechanizmów sztucznej inteligencji i jedna z naszych koleżanek właśnie tym się zajmuje, jest prawdziwą specjalistką w tym zakresie, a to także pokazuje, że rzeczywiście zależy nam na tym, aby nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja, stawiała człowieka w centrum i była tworzona w sposób odpowiedzialny. Dzisiaj jeszcze rano przeprowadzaliśmy takie spotkanie, uczestniczyło w tym spotkaniu mnóstwo ludzi, którzy właśnie byli zainteresowani tymi kwestiami, kwestiami związanymi z tym, w jaki sposób tego rodzaju technologia się opracowuje i w jaki sposób mogą one stanowić zagrożenie dla praw człowieka. Zawsze, kiedy mówimy o na przykład uczeniu się maszyn, o sztucznej inteligencji, pojawiają się obawy związane z prawami
prawami człowieka, ale musimy się zastanowić, czy rzeczywiście jest to powód do obaw, czy sztuczna inteligencja jest czymś, co może człowiekowi pomóc, czy może to być zagrożeniem. A zatem w naszej firmie też toczą się takie dyskusje i pewnie toczą się też w innych dużych podmiotach czy firmach. Natomiast myślę, że takie dyskusje są ważne. Ważne są takie dyskusje, powinny one być prowadzone nie tylko w ramach konkretnych firm, ale także z uwzględnieniem innych interesariuszy, między innymi ze świata nauki, a także z innych środowisk, tak abyśmy mogli zapewnić to, że te wdrażane przez nas technologie będą uwzględniały perspektywę różnych stron zainteresowanych. Musimy doskonale zrozumieć, w którą stronę zmierza rozwijana przez nas technologia. I bardzo krótko chciałbym się jeszcze także odnieść do tej kwestii jakiegoś wiążącego dokumentu prawnego, traktatu. I tutaj, jeżeli chodzi o nasze stanowisko, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście z uwagą przyglądamy się temu, co robi ONZ i doceniamy wysiłki ONZ związane właśnie z ochroną praw człowieka. My przyglądamy się temu procesowi i uważam, że jest to proces bardzo potrzebny. Natomiast jeżeli chodzi o nasze podejście, to chyba mamy już dość dobrą deklarację, czyli tą powszechną deklarację praw człowieka i to jest jeden z najlepszych dokumentów, który stworzono w tym zakresie i trzeba przede wszystkim skupić się na tym, aby zapewnić przestrzeganie tego dokumentu, który już istnieje, a nie koncentrować się na tworzeniu kolejnych. Ja uważam, że powinniśmy po prostu lepiej i szerzej wykorzystywać te dokumenty i przepisy, które w tej chwili już mamy. Musimy zapewnić ich pełne przestrzeganie, a nie zaczynać prac zupełnie od zera. Tak jak już powiedziałem, jesteśmy za regulacjami, ale te regulacje powinny być tworzone w sposób świadomy, w sposób prawidłowy. Myślę, że nie powinniśmy skupiać się na tym, aby robić pewne rzeczy od początku, kiedy mamy już pewne wytyczne, którymi możemy się kierować, których możemy przestrzegać i wiemy, że one także odpowiadają na potrzeby ludzi, których dotyczą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wiem, że wiele było do skomentowania i serdecznie Ci dziękuję za te podsumowujące uwagi. Sara, chciałabym poprosić również Ciebie o podsumowanie naszej rozmowy dotyczącej sztucznej inteligencji i praw człowieka. Wiem, że Ty bardzo wiele w tym zakresie robisz. Ja może zacznę od opowiedzenia Państwu o tym, czym się zajmuje Mozilla właśnie w kontekście sztucznej inteligencji. A zatem zasadniczo staramy się promować takie mechanizmy sztucznej inteligencji, które są pomocne, a nie szkodliwe. Ale tutaj oczywiście w grę wchodzi bardzo wiele istotnych aspektów, takich jak ochrona prywatności, sprawiedliwość, zaufanie, bezpieczeństwo, transparentność. Chcemy zatem przekształcić trochę tę rozmowę, która się koncentruje na konkretnych zachowaniach i zamiast mówić użytkownikom, co powinni robić, a czego nie powinni robić, chcemy promować bardziej systemowe rozwiązania wprowadzane przez spółki technologiczne. A zatem Mozilla wdrożyła kilka już takich projektów, na przykład we współpracy z YouTube czy Venmo. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, że dane były upubliczniane z defaultu na niektórych platformach, ale dzięki naszej pracy w ramach Mozilla to się w tej chwili zmienia. A zatem my przeprowadziliśmy takie przekrojowe badanie, starając się również zrozumieć to lepiej, kto korzysta z internetu w krajach afrykańskich. Chcieliśmy wiedzieć, jakiej płci są użytkownicy, czy to są osoby o większych umiejętnościach cyfrowych, bo na przykład są to studenci informatyki, czy nie. I to jest naprawdę ciekawe badanie, ponieważ
Tutaj wielokrotnie była mowa o tym, że dochodzi do dyskryminacji ze względu na płeć i my się staramy właśnie pracować nad tym, żeby technologia była coraz to bardziej inkluzywna. Bardzo Ci dziękuję, Saro, za tę uwagę, a zwłaszcza za ten komentarz, że zamiast się koncentrować na osobistych, indywidualnych zachowaniach, musimy promować bardziej systemowe rozwiązania, które mogłyby być wdrażane na arenie międzynarodowej. A zresztą, jak już wcześniej zostało to powiedziane, mamy przecież międzynarodowe traktaty, które można byłoby lepiej wykorzystać również w tym kontekście zagwarantowania praw człowieka w cyberprzestrzeni. Niestety moje połączenie nie jest w tej chwili stabilne, więc na koniec chciałabym tylko powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękuję za zorganizowanie tej sesji. Postaram się moje podsumowujące uwagi przekazać jakimś innym kanałem. Bardzo dziękuję, a więc mamy tutaj żywy obraz tego, jak ważne są kwestie łączności. A zatem może jeszcze kilka słów ze strony Scotta. Scott, czy mógłbyś proszę odnieść się do tej kwestii zapotrzebowania na nowego rodzaju wiążące traktaty prawne? Oczywiście. Może postaram się mówić zwięźle. Kwestia sztucznej inteligencji, jak wiemy, wiąże się zarówno z korzyściami, jak i zagrożeniami. I zresztą sekretarz generalny niedawno opublikował sprawozdanie na temat tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja może jednocześnie przyspieszyć osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, może poprawiać włączenie gospodarczo-społeczne, a jednocześnie wiąże się z określonymi zagrożeniami. Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy przez tę soczewkę ochrony praw człowieka zawsze patrzyli, kiedy mówimy o łagodzeniu, o redukowaniu szkód związanych z zastosowaniem mechanizmów sztucznej inteligencji w internecie. Jeśli chodzi o wiążące międzynarodowe instrumenty prawne, to zgadzam się, że potrzebne są wspólne wytyczne, potrzebne są wytyczne bardziej wiążące, ale one muszą być wypracowane w sposób naprawdę dobrze przemyślany. I na przykład w styczniu już rozpocznie się taka międzynarodowa runda dyskusji na temat nowego traktatu w zakresie cyberprzestępczości. Myślę, że ustanowienie takiego dobrze wypracowanego traktatu może być pomocne, ale istnieje również realne ryzyko, które płynie z wdrażania traktatów nieprzemyślanych, nie bazujących na wiedzy. I pamiętajmy, że ten proces, o którym mówimy, musi być bezwzględnie transparentny. I wreszcie, jeśli chodzi o odpowiedzialność po stronie spółek technologicznych, myślę, że to jest takie zagadnienie, o którym nie możemy również zapominać. I chyba Steve zaczął o tym mówić, mianowicie, że kiedy mówimy o odpowiedzialności spółek technologicznych, to musimy najpierw zdefiniować, co mamy na myśli, co to znaczy być odpowiedzialnym, co to znaczy działać w sposób etyczny i co to znaczy prowadzić działalność biznesową, która stawia w centrum człowieka. I tutaj znowu myślę, że warto jest odnieść się do ram praw człowieka, że właśnie prawa człowieka stanowią dla nas takie międzynarodowo rozpoznawalne ramy takich powszechnych wartości, pod którymi wszyscy się podpisujemy. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za te komentarze ze strony wszystkich panelistów. Dziękuję również za pytania zgłaszane przez uczestników tutaj na miejscu w Katowicach, jak również online. Cieszymy się, że do nas dołączyli paneliści, którzy się łączą z rozmaitych zakątków globu, niektórzy w samym środku nocy. Naprawdę jest to szalenie interesująca dyskusja, która toczy się tutaj w trakcie szczytu cyfrowego ONZ. Będziemy na pewno nasze wnioski formułować
w formie sprawozdania. Wiele tematów się tutaj pojawiło i jak Państwo zauważyli, są to tematy bardzo zróżnicowane, bardzo złożone, które dotyczą kwestii włączenia gospodarczo-społecznego i praw człowieka. A zatem bardzo dziękuję za fascynującą, inspirującą sesję. Zachęcam do tego, żeby Państwo na przestrzeni najbliższego roku również pozostawali z nami w kontakcie. Bardzo dziękuję.